Witajcie moi drodzy, witam was w pierwszym na moim kanale odcinku z gatunku Q&A, czyli będę odpowiadać na pytania, które zadaliście mi w komentarzach na zakładce społeczność w YouTubie i kilka pytań z Instagrama. Dziękuję wam bardzo, że zadaliście sobie tyle trudu i zadaliście aż tyle tych pytań, wykazaliście zaangażowanie. Nie wiem, czy uda mi się odpowiedzieć na wszystkie te pytania, ponieważ właśnie jest ich dużo, ale postaram się. Jeżeli w przyszłości chcecie zadawać kolejne pytania, odgłoszę taki dobry moment, kiedy będzie można to zrobić, to znowu będzie to w zakładce społeczność i na Instagramie, więc czuwajcie. A teraz odpowiem na wasze pytania. Dlaczego zebra? Bardzo prosta odpowiedź. Kiedy jestem na długim dystansie, noszę krótkie spodenki, a że noszę też stabilizatory, to polenizna, która powstaje, robi się w paski. Mam paski od tych stabilizatorów białe, no i dwa brązowe z nimi sąsiadują i wygląda to kontrastowo jak u zebry. Nie w każdej strefie klimatycznej to występuje, ale imię szlakowe dostałam w Nowej Zelandii, a tam właśnie słońce świeciło bardzo intensywnie i moje paski były praktycznie rzecz biorąc czarno-białe. Następne pytanie. Z którego szlaku zostały najmilsze lub najgorsze wspomnienia lub jakieś ciekawe historie z nimi związane? Historie byłyby zbyt długie, ale takie momenty, kiedy na przykład ona CDT wysiadł mi telefon, przemoczył się tak bardzo, że zaczął wydawać jakieś takie drgające dźwięki z siebie i przestał w ogóle działać. Najmilsze wspomnienie? Ten moment, kiedy skończyłam Appalachian Trail i udałam się nad jezioro na trzydniowy biwak, kiedy to nie zajmowałam się absolutnie niczym poza pływaniem w ciepłym jeziorze i jedzeniem borówek, to było takie naprawdę fajne wspomnienie. Myślę, że to było właśnie to, które należałoby tutaj wymienić. W jaki sposób pozwalasz sobie na kilkumiesięczny urlop? Jest to praca zdalna na szlakach, czy może za każdym razem przed wyjazdem zrzucasz posady? Nie znam nikogo, kto zachowywałby swoją posadę na czas przejścia szlaku długodystansowego. Owszem, znam osoby, które się z pracodawcami umawiały, że będą na takim przestoju. To właściwie można byłoby powiedzieć, że zachowały swoją posadę i wracały do pracy po przejściu szlaku, ale to są bardzo nieliczne przypadki. Większość ludzi rzuca swoją pracę przed przejściem szlaku i później dopiero szuka sobie nowej. No ja nie mam stałej pracy, to byłoby właściwie niemożliwe, żebym rzucała ją co pół roku, dlatego pracuję tylko na umowy krótkoterminowe, zlecenia dzieła i tak załatwiam te kwestie. Następne pytanie, pytanie proste, ale czy ty kiedykolwiek masz w ogóle zły humor i nie robisz wszystkiego z uśmiechem? Rzadko, ale zdarza się. Oczywiście, że się zdarza. Jestem człowiekiem, tak jak wszyscy inni oglądający ten filmik. Oczywiście bywają takie momenty, na przykład kiedy jest jakoś bardzo bagniście, jakoś szlak wybitnie zarośnięty, albo coś mi dolega. No, to jest normalne, no, każdy ma takie momenty, ale generalnie cieszy mnie przebywanie na łonie natury i wędrówka i raczej jednak mimo wszystko rzadko się to zdarza, aczkolwiek jak wrócicie do jednego ze środkowych odcinków przejścia Szwecji, gdzie atakują mnie chmary komarów i much, to mam wybitnie zły humor tam. To, że się śmieję, to jeszcze nie oznacza, że mam na pewno dobry humor, to ja już tak po prostu mam. Jestem meteoropatką, więc zawsze mam zły humor, jeżeli nadchodzi ciepły front. Potem między innymi poznaję, że będzie padał deszcz, że mam zły humor. Czy kiedyś powtarzałaś jakiś długi szlak? W zasadzie nie powtarzałam żadnego długiego szlaku, choć w tym roku na przejściu Szwecji byłam właściwie zmuszona powtórzyć większą część Sidrakungsleden, którą przeszłam już kiedyś wcześniej, ale ponieważ była to jakby rzecz, którą byłam w stanie poświęcić dla dobra przejścia całej Szwecji, to zrobiłam, no i zmieniłam trochę tą wędrówkę, tak żeby nie iść dokładnie tak samo. Nie lubię chodzić dwa razy tą samą trasą. Owszem, chciałabym w wiele miejsc wrócić, ale niekoniecznie właśnie powtarzając to samo.
Jest od tego pewien wyjątek, Appalachian Trail. Myślę, że gdyby tak się stało, że miałabym go przejść drugi raz, to byłoby to coś fajnego. Myślę, że na ten szlak mogłabym wrócić. No to jest dziwaczne pytanie. Winiary czy Kielecki? Ani taki, ani taki. Lubię majonez Hellmann's. Dobrze, następne. Czy podczas długich wędrówek oprócz dobrego obuwia używasz specjalnych wkładek? Nie, nie używam specjalnych wkładek. Używam tych wkładek, które są fabrycznie w Altrach. One nie są najlepsze, to od razu trzeba powiedzieć, ale z drugiej strony są bardzo neutralne, nic nie modyfikują, to jest tylko płaska pianka, więc nie powodują też żadnych zmian. Owszem, było już tak, że mój fizjoterapeuta sugerował mi, żebym sobie wkładki ortopedyczne zamówiła, ale z nimi jest taki problem, że one bardzo, bardzo ingerują w nasz układ ruchowy i nie jest wskazane, żeby robić coś takiego tuż przed przejściem długiego dystansu albo w trakcie, bo to tak naprawdę wyrządzi więcej szkody niż pożytku właśnie przez to, że jeżeli już przeszliśmy bardzo dużo w taki trochę nieprawidłowy sposób, no to nasze stawy i kości się do tego dostosowały. A w momencie, kiedy coś nagle nam chce to zmienić, to czeka nas być może nawet kontuzja z tego powodu, więc jeżeli to wszystko działa, nic się nie dzieje i właściwie nie ma żadnych problemów, to nie ma sensu na siłę zmieniać czegoś, co działa. Tak jest na przykład z wsparciem łuku stopy. Ja nie jestem w stanie chodzić w butach, które wspierają łuk stopy, bo po prostu uciskają mi kości, które mi się tam w międzyczasie w toku dziejów przemieściły i to bardzo boli i to jest, prowadzi do kontuzji, więc jeżeli płaskostopie mi nie przeszkadza, to myślę, że będę kontynuować tak jak jest. Jeżeli chcemy coś zmienić, to robimy to daleko przed rozpoczęciem sezonu. Czy przemierzanie szlaków długodystansowych to w Twoim przypadku pasja, czy już zawód, a może jedno i drugie? Czy masz w planach napisać książkę o swoich wyprawach? Plany są, to już chyba wiecie, bo już o nich wspominałam parę razy. Tak, mam zamiar napisać książkę, ale idzie mi to słabo. Poza tym ciągle jestem na jakimś szlaku i nie mam za bardzo czasu, ale moje wędrówki to chyba jednak nadal jest bardziej pasja niż zawód, choć owszem, trochę zarabiam na opowiadaniu o nich, ale myślę, że to jest jednak pewna różnica. Robienie podróży i dystansów zawodowo pociąga za sobą konieczność robienia z tego takiego trochę dziwnego show i sprawy marketingowe się włączają i niezupełnie mi się to podoba. Kiedy odkryłaś, że pokonywanie szlaków długodystansowych jest tym, co nadaje Ci odpowiedni rytm, sprawia przyjemność i jest tym, czemu chcesz poświęcić tyle czasu lub nieco górnolotnie, może nieco na wyrost, tym, co chcesz robić w życiu? To bardzo skomplikowane pytanie. Myślę, że odkryłam to w pewnym sensie od razu na głównym szlaku beskidzkim, który w 2/3 pokonałam w 2013 roku. Już wiedziałam, że jest to coś fajnego, miałam przeczucie, że to będzie coś fajnego, oglądając filmiki na YouTubie i rzeczywiście po następnym roku, jak zaczęłam trochę dalej chodzić, to zawsze ten sam fakt chodzenia był bardzo pociągający, w to, że można przemierzyć wszystkie takie przestrzenie, które dotąd wydawały się niewyobrażalnie wielkie, one okazują się kurczyć, bo można je sobie tak po prostu przejść i zobaczyć taki wielki kawał świata. To bardzo mi się podoba, ta konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością, że te miejsca rzeczywiście istnieją, w których się czytało, czy gdzieś je oglądało i samemu się je widzi, to jest też trochę co innego. No tak odpowiem na to trochę mało konkretnie, bo i trudno to wszystko ująć trochę w słowa. Kolejne pytanie, czy masz swoich ulubionych hajkerskich youtuberów? O tak, mam. Jest kilku takich youtuberów, których bardzo lubię oglądać. Mogę wam powiedzieć, jacy to są. Myślę, że wrzucę linki do tych kanałów w opisie tego filmiku, to sobie zajrzycie. Wśród tych kanałów mamy taki kanał jak kanał Ali Leinio, to jest kanał fiński z angielskimi napisami, w którym autor pokazuje
miejsca w Finlandii, przez które wędruję. Troszkę bushcraftu, troszkę wędrowania, fajna narracja i piękne krajobrazy. Bardzo fajny kanał, polecam. Kolejny kanał, który bardzo lubię, to szwedzki kanał Erika Normarka. Chyba wszyscy Szwedzi go znają. Tu jest mniej narracji, jest więcej krajobrazu. Jest to znakomicie sfilmowane i są znakomite nagrania dźwięków natury, ptaków, lodu, który pęka zimą. Różne takie rzeczy, też wspaniałe, bardzo relaksujące. Trzeba się trochę skupić, nie ma żadnej takiej natarczywej muzyki, która przeszkadzałaby nam w odbiorze. Fajne. Lubię też kanał rowerowy, to właściwie jedyny kanał rowerowy, jaki śledzę. Kanał Johana Guergujewa, przepraszam, jeżeli źle przeczytałam. Autor jest Bułgarem, który mieszka w Kanadzie i do czasu wybuchu pandemii przemierzał Amerykę Północną i Południową w stylu bardzo, bardzo slow. Tam nie było nic na czas. To była eksploracja i doświadczanie i bardzo to wszystko było fajnie opisane. Można zobaczyć dużo miejsc, które pewnie by się samemu nigdy człowiek nie wybrał. Tak chwila właśnie myślę o tych regionach, które Johan przemierza. Fajne, też polecam. No i pewnie czekacie na jakichś youtuberów długodystansowych. Owszem, takich też oglądam. Moim ulubionym kanałem jest kanał Jupitera, Jupiter Hikes. Jupiter jest dosyć doświadczonym długodystansowcem, między innymi ma za sobą przejście Eastern Continental Trail, czyli od Florydy do Kanady, włączając w to Appalachian Trail. I fajnie opowiada o sprzęcie i emanuje taką pozytywną energią, przyjemnie się go słucha. Jeżeli chodzi o innych długodystansowców, to ostatnio jest jakby trochę mniej do oglądania. Kiedyś z wielkim zainteresowaniem śledziłam poczynania Johna Zachoriana, czyli Johna Z. On miał bardzo wielu fanów, założyli razem z jego kolegą Andrew firmę Palante i te plecaki pojawiały się na tych filmikach. Aż wreszcie John Z zlikwidował swój kanał, to znaczy oznaczył wszystko jako prywatne i nie można już więcej tych filmików oglądać, czego bardzo żałuję i nie tylko ja. Skąd bierzesz pomysły na kolejne wędrówki? Od czego uzależniasz swoje wybory? Po prostu zrobiłam sobie jakoś czas temu tą listę szlaków, które chciałabym przejść. Od czasu do czasu coś tam przybywa. No i przede wszystkim robię takie przekładanie na tej liście, więc po prostu jeżeli najdzie mnie ochota, to właśnie na taki szlak się wybieram. Dotychczas koronę chciałam robić rok po roku i też się chwilę zastanawiałam nad kolejnością, na co mam ochotę najpierw. I teraz tymi szlakami polskimi, no to też tak postępuję właśnie, że a może wybrałabym się na Pomorze, a może wybrałabym się w Podkarpackie. Po prostu takie porywy. No i tyle. Jakie mam plany na najbliższą przyszłość? Wybieram się do Szwecji. Niespodzianka, właśnie w przyszłym tygodniu. Ale wszystkie filmiki, które będziecie oglądać, będą nastawione jako premiery w oznaczonym terminie, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu i w czasie mojej nieobecności będziecie mogli dalej oglądać filmiki, a jak wrócę, to zmontuję filmik z zimowej Szwecji, na co już zapraszam. Poproszę o jakieś rady dla początkujących, od czego zacząć, zaproponuj ciekawe trasy dla mniej zaawansowanych wędrowców. Od czego zacząć? Zacząć od wędrówki w jakimś terenie, który jest nam w miarę znany, albo o którym możemy znaleźć więcej informacji, możemy zobaczyć, jak szlak wygląda, czy jest oznakowany, czy to są tam jacyś inni ludzie, bo może to na początku byłoby coś, o co trzeba byłoby zadbać. Na pewno trzeba przemyśleć, co ze sobą zabrać, no i nie zabierać zbyt wiele, a jednocześnie zabrać wszystkie rzeczy, które nam się w najgorszym scenariuszu mogą przydać. Należy te kwestie wypośrodkować. Pytanie dotyczące obuwia. Które Lone Peaky to twoje ulubione? I dlaczego nie Olympusy albo Timpy?
I czy jesteś w stanie określić, ile ci wytrzymują? Tak, na pewno jestem w stanie określić, ile mi wytrzymują. Pisałam w recenzji Lone Peaków 4.0, że wytrzymują 1600 km. Jestem w stanie je dociągnąć do 2000 km. Niemniej jednak wtedy już ta ich pianka jest bardzo, bardzo zbita i to nie jest dobre. Potem trzeba podkładać gazety pod piętę, żeby nie było negatywnego dropu. To właśnie negatywny drop głównie skłania mnie do wymiany obuwia, bo po prostu są już zbyt sklepane. Najbardziej lubię Lone Peaky. Olympusy jak dla mnie są zbyt grube, ta amortyzacja w nich to jest taka słonina. Czuję się w tym, jakbym pływała i nie czuję jakby zmian terenu, nie łapię równowagi, mam problemy z tym. Tak samo mam w butach ze sztywną podeszwą, nie jestem w stanie czuć terenu i kostki się bardzo męczą, kiedy nie wiem, na czym stoję. Więc Olympusy tylko jeżeli bym miała naprawdę pokonywać jakiś bardzo długi kawał asfaltu, taki naprawdę, naprawdę długi. A Timpy mierzyłam. Timpy były bardzo wygodne, mają odrobinę mniej amortyzacji niż Lone Peaky. Lone Peaky mają tą amortyzację dla mnie idealną, więc nie widzę tu potrzeby zmiany i w czasie, kiedy mierzyłam Timpy, one miały taką siateczkę, która nie wróżyła długiej wytrzymałości, więc to też jakoś niespecjalnie zachęcało. I mój kolega miał Timpy i szybko mu się rozpadły, więc no niekoniecznie. A pozostałe altry inne niż 4.0, no przerobiłam większość modeli z konieczności. 4.0 w sumie są najszersze, najmiększe, najszybciej schną i jakoś właśnie najbardziej mi odpowiadały tym, jak są dopasowane do stopy. Ostatnie 4.5 widziałam, że to jest bardziej powrót do 3.5, czyli te buty są znowu trochę węższe i najgorsza rzecz dla mnie, czyli taka pięta obejmująca piętę, coś co nie pasuje osobom, które mają piętę prostą. Jeżeli macie haczącą, to będzie dla was to dobre, jeżeli nie, no to macie właśnie problem taki jak ja, że pięta tak naprawdę nie dochodzi do pięty buta, bo zatrzymuje się na krawędzi, no i mogą tam być jakieś obtarcia, więc raczej czekam z wytęsknieniem na model 5.0, miejmy nadzieję, że wrócą do tego, co było takie dobre w 4.0. W jaki sposób nawigujesz w górach? Jaki sprzęt polecasz prócz mapy i kompasu? Przede wszystkim mapa jednak tak. Zawsze lubiłam papierowe mapy. Papierowe mapy pozwalają jakby wczuć się w teren, zobaczyć jak ten teren wygląda i w mózgu sobie to przedstawić. Natomiast w telefonie na mapie jest bardzo mały obszar widoczny. Mamy tylko ten swój punkt, mamy jakąś tą linię, ale jeżeli oddalimy ten obraz, to mapa topograficzna, która w tym telefonie jest, rozmywa się i nie ma żadnych szczegółów widocznych, więc nie jest to jakby dobre narzędzie do nawigowania w terenie bezszlakowym przede wszystkim. Jeżeli podążamy za jakimś szlakiem, owszem, telefon jest fajny. Używam aplikacji głównie mapy CZ, zwłaszcza w Polsce. Ona ostatnio ma coraz więcej zaznaczonych pieszych szlaków polskich, co do których właśnie z problemem była zawsze nawigacja, bo te szlaki są fatalnie oznakowane. A z kolei mapy, które są dostępne, to są mapy wojskowe w skali 1 do 100 tysięcy, na których nic nie widać. Więc tutaj telefon bardzo pomaga. Wszystkie swoje długie dystanse, prawie wszystkie przeszłam z mapami papierowymi, ale miałam też jednocześnie aplikację w telefonie. Do szlaków amerykańskich to była aplikacja HikerBot, która w przeciwieństwie do GitHuba jest darmowa i używałam jej, kiedy miałam jakieś wątpliwości nawigacyjne, które właściwie głównie występowały na CDT. Na PCT nie za bardzo, tam używałam głównie map papierowych, w Nowej Zelandii używałam wyłącznie map papierowych, w Appalachach używałam przewodnika AWOL-a, w którym jest profil wysokości i poszczególne punkty, nie sposób było się pogubić z tym. A w Szwecji używałam takiego miksu trochę telefonu i trochę papierowych map. W trudniejszym terenie bezszlakowym zawsze miałam tą mapę ze sobą i ona się bardzo przydawała, a telefon na południu, tam gdzie szlaki są doskonale znakowane. No i kompas. Kompasu używałam kiedyś częściej, obecnie używam go rzadko. Nosiłam go na wszelki wypadek i w sumie nigdy mi się nie przydawał. Ja absolutnie nie zachęcam do porzucenia kompasu w domu, po prostu
Nie bardzo mi się przydaje, ponieważ mam naturalną zdolność do orientowania się w terenie. Jeżeli jest jakaś widoczność, no to potrafię to odczytać na mapie, wiem gdzie jestem. Jeżeli widoczności miałoby w ogóle nie być, miałabym polegać tylko na tym, co wskazuje kompas, to raczej udałabym się na biwak i przeczekała tą złą pogodę, nie ryzykując wpakowania się w kłopoty. To też jest pewna opcja, myślę, że lepsza niż parcie na siłę w jakiejś zamieci śnieżnej albo w totalnej mgle. Kompas pomaga, kiedy idziemy jakąś wątłą ścieżką, jeżeli mamy dobrą widoczność, wiemy, które górki, które jeziorka, potrafimy to wszystko odczytać. Ale telefon i GPS potrafią nam to też doskonale wskazać, gdzie jesteśmy, więc myślę, że możemy absolutnie korzystać ze wszystkich dostępnych metod nawigacji. Wszystkie one są dobre, zwłaszcza jeżeli są połączone, wtedy mamy wszystko, co najlepsze ze wszystkich metod. Kiedyś już o to prosiłem, więc jeszcze raz radzenie sobie z ETBS, czyli syndromem pasma biodrowo-piszczelowego na szlaku i sposób użycia magicznej piłeczki golfowej. Ja wiem, że obiecałam filmik na temat rozciągania, ja już go nakręciłam wiosną, ale okazało się, że zrobiłam tak wielki plik, że mój komputer nie był w stanie go przerobić i muszę to zrobić jeszcze raz, ale teraz jest zima i nie będę na karimatce na śniegu stała w getrach i demonstrowała wam tego, wybaczcie, ja w domu mam kiepskie oświetlenie, nie bardzo to widać. Więc krótko mówiąc, pasmo biodrowo-piszczelowe jest to tkanka bardzo twarda i sztywna, właściwie nie podlegająca rozciągnięciu na swojej powierzchni. Z tym mają problemy rowerzyści i wędrowcy, wszyscy ludzie, którzy używają nóg. To jest niestety przypadłość, która jest związana z postawą wyprostowaną człowieka. Gdybyśmy nie byli wyprostowani, to tego problemu byśmy pewnie nie mieli. No więc to pasmo przebiega od łydki do biodra i skraca się, i jeżeli następuje tarcie tego skróconego pasma o mięśnie w udzie, to występuje ból. To pasmo łączy się z innymi ścięgnami, które pociąga, i między innymi z troczkami bocznymi kolana, i to dopiero jest prawdziwy problem. Tak właśnie dorobiłam się chondromalacji. Tutaj mamy piłeczkę. Teraz używam piłeczki korkowej, a nie golfowej, bo jest lżejsza. W każdym razie szukamy takiego dołka, który mamy w biodrze, tam gdzie przyczepiają się wszystkie te mięśnie, mięsień pośladkowy średni, pasmo biodrowo-piszczelowe, jeszcze coś innego również, ale akurat z tym mam problem, więc szukamy tego odpowiedniego dołka, kładziemy się na tej piłeczce i próbujemy te przyczepy rozmasować, rozgnieść. To jest taki charakterystyczny ból, który następuje. Nie mamy uciskać samej kości, tylko właśnie ten dołek, który jest między talerzem miednicy a jakby tą kością udową. Trudno to opisać trochę. Jak zrobię ten filmik o rozciąganiu, to lepiej to pokażę. Czuć też to naciąganie w łydce, właśnie tam, gdzie jest drugi kraniec pasma biodrowo-piszczelowego, i to właściwie powinniśmy robić codziennie albo wtedy, kiedy coś zaczyna boleć w kolanie właśnie. Jeżeli boli mnie kolano, rozciągam biodro, to czasem dziwnie wygląda, ale tak to właśnie jest. I teraz jeszcze reszta pytań z Instagrama, czyli... tu jest dużo tego. Masz jakieś sposoby radzenia sobie z miejscami, w których nie ma dostępu do toalety, na przykład na tatrzańskich szlakach? Przez kilka godzin nie było żadnych osłoniętych krzaków, które można by załatwiać potrzeby, i sama ścieżka i skarpa. No tak, to jest problem. Przede wszystkim radziłabym się zastanowić nad tym, gdzie chodzimy. Czy naprawdę musimy chodzić tam, gdzie jest tak bardzo dużo ludzi, że nie ma gdzie się wysikać. Jeżeli jest takie obciążenie tych gór, to nie jest to takie dobre. No, dobrym pomysłem, jeżeli jest ładna pogoda, jest założenie spódniczki albo bardzo elastycznych spodenek, w których panie mogą się wysiusiać tak samo jak panowie na stojąco, tudzież mogą kucnąć, nie pokazując nic ze swoich uroków w spódniczce będąc. To jest całkiem dobra opcja.
Poza tym, no cóż, nie mam jakichś specjalnie dobrych pomysłów tutaj. Czy planujesz więcej szlaków po morza? Jeżeli nie, to polecam, bo są cudne. Tak, oczywiście planuję. Pomorze jest piękne, uwielbiam Pomorze. Tam jest tyle dzikiego lasu i takie pustkowie, którego tutaj na południu kraju nie ma. Planuję przede wszystkim resztę długodystansowych szlaków powyżej 100 km. Jest ich jeszcze kilka na Pomorzu, które mam zamiar przejść, także oczywiście na Pomorze się wybieram. Jak spać na szlakach, które są bliżej cywilizacji? Są krótsze, ale wciąż przejście ich zajmie kilka dni. Na takich szlakach jest sporo jednodniowych turystów, różnych ludzi. Rozbijasz wtedy namiot w lesie, czy raczej szukasz hosteli? Przede wszystkim rozbijam namiot, tak. Rozbijam namiot, szukam lasu. Szukam na tym szlaku miejsc, gdzie będzie las i celuję w te miejsca, żeby dojść tam wieczorem. Jeżeli takich miejsc nie ma albo mam taką fantazję, to rozbijam się też czasem przy ludziach we wsi. Jeżeli mam spać we wsi, to właśnie przy ludziach jakichś konkretnych, zapytawszy, czy mogę rozbić się u nich na podwórku czy w sadzie, a nie byle gdzie tak, żeby ktoś mnie widział. Ważne, żeby po prostu nikt mnie nie widział, wtedy będzie bezpiecznie. Pisałam ostatnio na blogu o bezpieczeństwie, to radzę tam zajrzeć. Można oczywiście korzystać z agroturystyki, oczywiście nie teraz, bo teraz jest pandemia, jest zamknięte. W normalnych warunkach możemy opierać się, zwłaszcza w polskich górach, o agroturystykę i schroniska. Jak sobie radzisz z tłustymi włosami, kiedy nie ma dostępu do wody? Suchy szampon, czy jakoś z tym żyjesz? O higienie też napisałam już artykuł na blogu. Nie używam suchego szamponu. To jest talk, który się sypie we włosy i który ma związać cząsteczki tłuszczu, które się we włosach znajdują. Powiem tak, im rzadziej myjemy włosy, tym dłużej zachowują one swoją świeżość. Z reguły myję włosy co tydzień, na szlaku często co 10 dni, a nawet co 2 tygodnie i taki zabieg sprawia, że potem włosy trzymają się w miarę czyste dłużej. Ponieważ przetłuszczanie się włosów jest naturalną reakcją na zabranie tego tłuszczu, czyli na mycie, więc jeżeli myjemy włosy codziennie, no to zapewne będą się one przetłuszczać bardziej. Czy polecasz jakieś książki na temat podróżowania po szlakach dla laika, który nie wie praktycznie nic? Szczerze mówiąc, nie znam żadnych takich książek, które byłyby odpowiednim źródłem informacji. Myślę, że warto poczytać różne blogi i różne filmy na YouTubie. I to nie tylko jednego autora, ale warto poszperać i poszukać różnych punktów widzenia, bo przecież nie wszystko, co jedna osoba mówi, sprawdzi się w naszym przypadku. Jeden powie, że najlepszy jest hamak, drugi powie, że najlepszy jest namiot i tak dalej, i tak dalej. Czy widziałaś film Wild, dzika droga o podróży przez PCT? Widziałam, nie jest to mój ulubiony film. Ten film traktuje bardziej o perypetiach bohaterki, o jej problemach życiowych, aniżeli o PCT. Oglądałam ten film po raz drugi po przejściu PCT, chcąc sprawdzić, na ile przedstawione krajobrazy zgadzają się z rzeczywistością i muszę powiedzieć, że nie zgadzają się wcale. To w ogóle nie było kręcone na PCT, także polecam podchodzić do tego z rezerwą. Również proszę pamiętać, że jest to opowieść o osobie, która szlaku w całości nie przeszła, nie udało jej się, bo nie dała rady. Co prawda stwierdziła, że to, co przeszła, to jej w zupełności wystarczy, ale jednak cały Waszyngton pozostał jej niezrobiony. Więc nie jest to film do uczenia się, jak przejść szlak. Czy po powrocie z wyprawy odwiedzasz fizjoterapeutów i sprawdzasz, co tam słychać w środku, jak to wygląda, ile czasu się regenerujesz? Tak, chodzę do fizjoterapeuty przeważnie zaraz po powrocie ze szlaku, bo im dłużej pozwalamy tym przepracowanym mięśniom na leszakowanie, tym bardziej one się będą usztywniać i skracać, więc wszystkie te rzeczy, które mi się skróciły, staram się rozciągnąć. Po powrocie, jeżeli mam jakieś kontuzje, to jeszcze szybciej ląduję u fizjoterapeuty. Roluję się też w domu i robię to przez całą zimę. Po powrocie z codziennego spaceru trenuję, robiąc spacery, więc to jest taki tylko utrzymywanie się w formie, ale działa. Ta piłeczka też jest cały czas w ruchu. Polecam fizjoterapeutę. Jeżeli was coś boli, strzyka, zanim zaczniecie, rozprawcie się z tym, będziecie mieli mniej problemów.
Czy w Polsce też istnieją miejsca dla Trail Angeli, którzy mogą zostawić fanty dla podróżników? Nie, nie ma takich miejsc. Nawet w polskich schroniskach nie ma pudełek z rzeczami, których nie chcą inni nieturyści, mogliby je sobie wziąć. Nie, to zjawisko nie występuje. Niestety. Pytanie po angielsku. Będą napisy angielskie w odpowiedzi. Jakie są w Polsce regulacje odnośnie biwakowania? Czy biwakowanie na dziko jest legalne, czy też tylko tolerowane i czy to zależy od regionów? W Polsce biwakowanie na dziko jest nielegalne. Staje się legalne dopiero wtedy, kiedy uzyskamy pozwolenie nadleśniczego. Owszem, zdarza mi się zapytać o pozwolenie, jeżeli jest taka okazja, to dlaczego nie? Pukam wtedy do leśniczówki i pytam pana leśniczego, czy mogę rozbić namiot. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyła odmowa. Owszem, zdarzyła mi się raz odmowa, kiedy pytałam pana leśniczego, czy mogę spać w leśniczówce. Byliśmy wtedy z Michałem na Pomorzu. Wtedy została nasza prośba odrzucona. Ale jeżeli chodzi o biwakowanie, to nie było problemu. W pozostałych przypadkach właściwie nie ma wyjścia, tylko biwakujemy na dziko. Musimy to robić dyskretnie i oczywiście dbając o wszystkie zasady leave no trace. Głęboko w lesie się schować, nie robić żadnych ognisk, zostawić wszystko tak jak było. Owszem, narażamy się w ten sposób na mandat, jest to możliwe. Mnie się jeszcze nie zdarzyło, ale znam osoby, którym się zdarzyło. Musimy pamiętać o tym, żeby ten biwak był niewidoczny również przez jakieś inne osoby, nie tylko przez pana leśniczego. Osobiście mam nadzieję, że te regulacje się wkrótce zmienią, że zarówno wędrowcy i bushcrafterzy będą na tyle się dobrze zachowywać, że Lasy Państwowe zdecydują, że dorośliśmy do tego, żeby wpuścić nas do lasu na wolność. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeszcze jedno pytanie. Który ze szlaków w Polsce rekomendowałabyś na 5-7-dniową wędrówkę z przeciętną prędkością 20-30 km? Najlepiej w górach albo w wzgórzach bardziej biwakująco niż z noclegami w schroniskach, o ile to możliwe. Są takie szlaki, na których jest bardzo dużo lasu i te właśnie polecam. Jest mój ostatnio najbardziej lubiany szlak centralny Roztocza. Właśnie idąc nim myślałam, że to byłoby coś fajnego dla turystów zagranicznych, bo i dużo historii, taki region trochę zapomniany i bardzo dużo lasu, więc myślę, że to byłaby fajna opcja. Ten szlak ma 200 km, więc tak akurat ja go zrobiłam chyba w 6 dni. Byłby dobry. Na pewno w polskich górach też byłoby coś fajnego. Szlak Szklarska Poręba Wałbrzych, który już przeszłam. Może mały szlak Beskidzki. To też są przyjemne szlaki. Można tam z kolei łatwiej znaleźć noclegi w schroniskach. Jeszcze jedno pytanie. PCT czy może CDT jako pierwsze? Jako pierwsze zdecydowanie PCT, choć ten szlak jest obecnie tak bardzo przeładowany turystami i to właśnie początkującymi, że robi się to już trochę męczące, robi się wielka grupa ludzi w jednym momencie, ale tak, ten szlak się nadaje jako pierwszy. O ile jesteśmy w dobrej formie, jesteśmy w stanie wędrować w dobrym tempie, żeby na granicy kanadyjskiej zjawić się przed zimą, jeżeli nie będziemy mieć pecha z ogromnym śniegiem w Kalifornii, w Sierra Nevada, to powinna to być przyjemna wędrówka. CDT to jest trochę jednak wyższa szkoła jazdy. Mamy trudny teren, mamy problemy nawigacyjne, mamy bardzo niewielu innych hikerów, a także i dystans jest większy. Jak dużo wędrowania drogami na Kungsleden? Niedużo. Kungsleden nie ma zbyt wielu odcinków drogowych. To są jakieś sporadyczne tylko miejsca. Jedynym takim odcinkiem drogowym jest ten przed Vakkotavare, kiedy się wychodzi na tą drogę do Ritsem, ale wszyscy biorą tam autobus i przejeżdżają te 30 km autobusem. Ten fragment nie należy do Kungsleden, więc trudno powiedzieć, żeby to był odcinek asfaltowy. Poza tym prawie że nie ma. Myślę, że nie trzeba się tym przejmować. No i to by było wszystko. To na razie wszystkie chyba pytania. Mam nadzieję, że nie pominęłam jakiegoś. Jeżeli pominęłam, to wybaczcie. Będzie następnym razem.
Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i może się czegoś dowiedzieliście. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, do następnego razu.